Nie wiem, co ja zrobiłem, ale spadłem w dół. Co tam robisz? Ty, mordzia, prawie bym nie wszedł już, bo one nam tutaj rozwaliły wszystko. Policjant wisi. Gdzie? No tu. O, słodko. No, siemandero mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk i Pietras. Siemandero, Pietras. Siemaneczko. A wy, jak widzicie, mamy godzinę 19, dzień 42, a co za tym idzie, jest kolejna horda. Pietras, przyszło mi do głowy jedna rzecz. No. Czy ty wziąłeś więcej amunicji? Wziąłem więcej. Bo ja niestety nie. I teraz czekaj, ja sobie dobiorę... Dobiorę sobie amunicji, wezmę sobie te do zrzucania im i wezmę trochę tego. I wezmę może kilka min lądowych w puszce. A chętnie. Będzie można się pobawić. Czy ty masz 7.62, bo ja coś kurde nie za bardzo. Mam trochę, ale tam jeszcze miałeś w drugiej skrzyni tam z... Co są łupek, czy te mody, tam było dużo tego. A no tak, bo my już słuchajcie, nie mamy miejsca, już wrzucamy wszystko jak leci. Dobra. Wezmę wszystko, bo my już, kochani, jesteśmy prawie gotowi do przeprowadzki, ale chcemy to zrobić po hordzie, żeby to było tego. Zresztą, oglądając ten film, wróćcie sobie, słuchajcie, do moich livestreamów, bo wszystkie zapisy zawsze są, bo to już było. Myśmy to robili na livestreamie. Ja mówię w czasie przeszłym, ale tak naprawdę ten livestream dopiero będzie dzisiaj, w tą niedzielę. Ale ten odcinek wyjdzie już później. To jest takie skomplikowane, nie umiem tego wytłumaczyć dobrze. Tak, ale to było i tak, nie wróciłem tutaj. Dokładnie, ale jedziemy, bo kochani, trzeba działać do samego końca. Myślałem, że ty pojedziesz, Pietras, a ja tutaj, kurde. A, no to... Żebyśmy się wyrobili, Holender. Jakoś tak wyszło. Wziąłeś sobie do naprawy bazy w razie czego jakieś rzeczy? Tak. Mam tam, tak. Dobrze, ja też już mam. Trochę mam. No, zobaczymy w ogóle jak ta baza, czy ona... Ja nie pamiętam, myśmy ją w ogóle przygotowali, czy nie? Te garnki trzeba będzie rozłożyć. Naprawialiśmy. Te garnuszki im zaraz rozłożę. To będzie piękne. Przepiękne. To będzie stary lodzio-miodzio, nie? Picadelo. Picadelo, nie? To będzie normalnie wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa, nie? Nie wiem w ogóle, czy dobrze jadę, wiesz? Jadę tak na opak, powiem ci, że nie... Dobrze jest. Nie ogarniam już tej kuwety. Jest pięknie. Tak powiadasz? No. Jak żeby inaczej. No dobra. O, idzie wojak. Dawaj go. To nie wojak. To był ten kapturnik. Menel. Menel, po prostu, no. Po prostu. No menel, no. Nic nie zrobisz. Nie zrobisz nic. No, co zrobisz, jak nie zrobisz, no. To już się nic nie da tutaj i tak dalej, nie? Ty masz ciągle bad feeling about this. Tak. No. Dobrze. To teraz tak. Bomby. Tylko ty nie wejdź w to. Słyszysz? Ja siedzę tam bezpiecznie, nie wychodzę. No dobrze, gotowi. Pięknie. Do wspólnej zabawy. Ale dostał w kapiszona. Także. Ale dostał. Przeładujmy broń. Tak bym to widział. Co? Tak bym to widział. Okej. Okay. Horda jest za 10 minut. Widzimy się. Ty. Co się dzieje? Nie mogę uruchomić.
Lampki na hełm nie mogę uruchomić. Może zdjąłeś. Nie. Masz ją na pewno? Na 100%. Ty, a ty nie masz lampki na hełm? Jak to nie masz? No nie mam, ja nie noszę. W ogóle? W ogóle, ja mam dobrze ekran rozjaśniony. Dobra, już wszystko jest. No i co jest z nimi, gdzie one? Halo? Koledzy? Idą. Ja to dołączam. No, już się pierwsi pretendenci już wybuchli. Uwaga, wchodzę. A, eliksir. Już popiłem eliksiru. Jestem. Dodajmy się. Dobra, już cię dodałem. I piękno. Ale bryzga. Aha. Pięknie. Pięknie. Przeładunek. Popsuł się. Pietras, nie, ja już nie mam amunicji, ty, ja 7,62 wystrzelałem całą. Ja mam stówkę jeszcze. Nie, nie, to miej, to miej, to zostaw sobie. Ja mam jeszcze tutaj takie bajery.
to kolega. Tak, one czasami potrafią wskoczyć, wiesz? Coraz częściej im się udaje w ogóle. Nie wiem, dlaczego podczas strzelania stamina mi schodzi bardzo, wiesz? Czy to jest normalne? Przy celowaniu. Jak celujesz? Tak. Aaaa. Bo to jest taka mechanika, że wiesz, że niby powietrze wstrzymujesz, jak celujesz, nie? Okej. Okay. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale spadłem w dół. Co tam robisz? Ty, mordzia, prawie bym nie wszedł już, bo one nam tutaj rozwaliły wszystko. Policjant wisi. Gdzie? No tu. O, słodko. Jeden w ogóle nie biegał, wiesz? Tylko szedł, nie wiem, czy to widziałeś. Może się przeciął. Nie wiem, może się wstydził. Może. Widzisz? Niektóre nie. Widzisz? Widzę. Mówię ci, że coś jest nie tak z grą. Że oni są wszyscy na Nightmare włączeni na tym. Mhm. Co to już koniec hordy o drugiej w nocy? Wytłukliśmy nimi. Kochani, wygląda na to, że pierwszy raz się wydarzyło. Czekaj, moje okulary do lutu. Przeszukujemy. Patrz, patrz tutaj. Ty, to chyba wszystko. Dwa bloki tu zniszczyły. To nic. Ale tak jeszcze nie było, ty. Mm-hmm. Ale myśmy się za nich zabrali, wiesz jak, nie? Mistrzowsko. No. Strzelec Pitstone 5. Te pociski zadają w czasie uderzenia więcej obrażeń. Wytwarzaj wzmocnioną amunicję 9 mm. Nareszcie! Będziemy mieli piękne, piękne rzeczy. Piękne, bym powiedział. Także zaraz, jak tylko będę mógł, to zaczniemy wytwarzać taką lepszą do pistoletu, nie? No i dla ciebie też, nie? Bardzo dużo znajdujemy mosiądzu w tej chwili, widzę. Ołowiane trofeum. Nie zbieram tego, bo to dużo nie daje. Mysa ołów możemy sami pokopać. Pietrasku, czy ty tam już wszystko żeś sprawdził? Tak. Przyściugnią, tak? Tak. Kochani, wobec tego horda przebiegła bardzo fajnie. A czy my chcemy jeszcze się wobec tego i tak dalej i coś tutaj jeszcze porobić? Jakiś luten, jakieś małe coś? Znaczy ja rozwalam restaurację. Bo inaczej to będzie, wiesz, ten odcinek byłby za krótki. To zróbmy coś jeszcze, dodajmy coś.
Możemy rozwalić tą restaurację na przykład. Nie, no to... Nie? No ale co ty chcesz tu rozwalać? No ten dach. Ja bym pojechał na jakiś luten, na jakieś lokacje. Fajnie runie, mówię ci, poczekaj. Jeszcze tylko dwa bloki. No to pokaż. Szybko idzie. Poszło. Mówiłem? Dobra, dawaj na motor. Nie, dobra. Gdzie jedziemy? Poszło. A, nie czekaj, wiem. Drona muszę zabrać, bo przecież powiedziałem mu, żeby tutaj został. Podążaj. Ja w drugą podążaj stronę. Ty, kurde, debilu 2.0. W drugą stronę bym pojechał, do tyłu. O, bo tam jest zaraz koniec mapy. O, to przynajmniej ładny widok będzie, o. Zachód słońca, nie, wschód słońca nad morzem o poranku, bosą stopą chwytać rosę z trawy. To pójdzie na tego, to pójdzie na tą bosą stopą rosę z trawy, to ja to wrzucę na ten, na shorta. To będzie z tego short. Nawilżenie pięty. O! Nawilżenie pięty. Promieniowanie. O, szlak. Cofaj. Co to jest? Myślałem, że tego już nie ma. No nie wiem, wygląda na to, że jest dalej, ale nie wiem, czy tutaj coś... Kurde, ja pierdziu. No to żeś bosą stopą sobie i tak dalej, nie? Bosą stopą złapałem radiację. Jak było? No przyjemnie. Zeszła skóra z paluszków? Mhm, taki peeling. Salon kosmetyczny Pietrasek, polecam się. Tu jest podziemny ten. Bajery? No, możemy się wbić bezpośrednio pod w te bajery, jak chcesz. To znaczy nie, no zróbmy całość. Tak? No dobra. Ja idę tam. Dzień dobry. Dawaj do mnie. Jestem. Zjem sobie potrawkę żula, bo miałem jedną. Sprawdzam wszystko, co tu jest. Garnek zabrałem, nie wiem, po kiego grzyba. A, no tak, no, bo oczywiście przecież trzeba... No, a teraz dalej mi pokazuje, że nie mogę. Dynia jest. Jajko jest. Kukurydziana mąka jest. Tłuszcz zwierzęcy jest. Piwo jest. No to czemu ja tego nie mogę zrobić, Pietras? Co mi pokazuje? Ugotuj i jest tak wyłączone, że jakbym nie mógł. A włóż paliwo do morza? No włożyłem. Do ogniska? No włożyłem do ogniska. No i jak to się dzieje? No właśnie nie wiem. Mam safe. Dobra, mamy. Idziemy. Idziesz na dół? Tak, dobra. Czy coś tam jeszcze masz takiego, co byś chciał i tak dalej? Nie, już idę. Gdzie no to na idziemy. Dół? O, tak. O tak! To jest bardzo piękna lokacja, kochani. Stara, ale jara. Zamkniemy się tu. A ten debil 2.0 do nas wróci? No tak, zaraz. Zaraz doleci. Dzień dobry. Ten jakieś zielone świecące oczy, to coś nowego. A, bo on jest ten. Napromieniowało go. Ktoś ostatnio właśnie wspominał, że nie widział napromieniowanego tego naukowca, tego w kombinezonie hazmata. No to już widział. To tam leży właśnie.
Cześć. No, cześć. No, tu będą koleżanki. Tu zawsze arlenki były dziwne. Nie ma. No pięknie. Jestem przy głównym lucie, jak to. Dobrze, zaraz przychodzę. Widzę, że już się kolegów pozbyłeś. Tak. Rozpracowałbyś mi tylko te wszystkie skrzynie. Albo dobra. Proszę cię bardzo. A dziękuję. Tutaj w tej drugiej skrzynce zobacz, masz modyfikacje. Dzięki. Tak. Mamy to. Nie ma jakichś ładne. Takich super hiper, bo ta lokacja jest oczywiście ma mniejszy. Mniejszy level. Ten tier, nie? Mniejszy level, także tutaj nie ma jakichś tam super, hiper frykasów, ale... No ale coś jest. Pietras mu zrobił teksaską masakrę. Na kiełbasę. Będzie. Lecę. O, mamy krzykaczkę. Trzeba ją zdjąć. Gdzie jest koleżanka? Mam ją. Jakie ma ładnego pieska. Pysznie. Pysznie. Pietras, to ja myślę, że to już nie ma co przedłużać. Chyba, że zobaczmy jeszcze tutaj, co tu... Poczekaj. Jest tam jest jeszcze jeden lokacja. Budynek. Tak, tak, tak. Widzę tu. Widzisz? Tak, 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 właśnie, tak. I nie wiem, czy myśmy tu byli, czy myśmy tu nie byli. No dobra, rozpracujmy szybko ten i tak dalej. Co tu jest? Nie kojarzę. Dawaj. Aż tu kojarzę. Ale zabarykadowani ty. No. A ja nie. No dobra. Pietras, co ty myślisz, że to już będzie wszystko na ten odcinek? Chyba tak. Chyba, że pojedziemy jeszcze tutaj w lesie, jest jedna lokalizacja. Nie, ja już myślę, że to już jest dobrze. No dobrze. Będzie krótszy odcinek po prostu. Dobrze. Dobrze, kochani, dzięki wielkie wobec tego za sprawdzenie tego odcinka do końca. Jeżeli się podobał, to wiecie, co macie robić, a my widzimy się już w następnym odcinku. Siemandero! Narka!